przepraszam bardzo. Ale wygrała pani nagrodę na Kochowa roku, proszę. Na Kochowa roku 2011. Niech pani wejdzie, bo jest bardzo. Poseł Beata Kempa nie chciała przyjąć nagrody przyznanej jej większością głosów w plebiscycie Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, w którym została uznana jako narkotop roku 2011. Nie chciała przyjąć również dyplomu, w związku z tym teraz zaniesiemy to do siedziby Biura Poselskiego PiS-u. Biela baba, brawa paruje w słońcu, tak jak czasem mama nie potrzebuje jak tupeczyn dzisiaj Donalda Trump. Generalnie kodeks karny, który dozwala jak gdyby to, żeby narkotyki na własny użytek nie była możliwość karania, prawda? Może inaczej, czy w sposób zupełnie inny te osoby były traktowane. Uważam za jasne i czyste przyzwolenie dla mafii narkotykowych. Za darmo, drugą też, a trzecią już jak się uzależnią będą sprzedawać kolegom po to, żeby mieć pieniądze na swoją działkę. To jest jasne. Niestety pani poseł nie chciała przyjąć nagrody, które dla niej przygotowaliśmy, w związku z tym, czy możemy ją tutaj zostawić? To znaczy ja mogę tutaj to oczywiście przyjąć, nie wiem kiedy posłanka będzie, przepraszam, czy mogę prosić o wyłączenie kamery. Przed chwilą wręczyliśmy pani poseł nagrodę Narkofoba roku 2011, w związku z tym mam pytanie, czy jesteście państwo dumni z tego, że w waszych szeregach, waszej partii PiS znajduje się osoba, która popiera jedną z najbardziej niehumanitarnych, najbardziej restrykcyjnych ustaw narkotykowych, która każe za posiadanie każdego się narkotyków? Jeśli możemy być z czegoś dumni, to przede wszystkim z tego, że w Polsce ustawa, którą pani nazywa najbardziej humanitarną wobec narkotyków, powoduje, że stosunkowo najmniej młodych ludzi jest uzależnionych od narkotyków na tle innych krajów europejskich. Ja wolę być w towarzystwie pani poseł Kempy, która popiera bardzo twarde, konserwatywne rozwiązanie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie narkomanii, bo widzę, że konsekwencje tych rozwiązań są lepsze niż w krajach, które mam okazję często odwiedzać, w których bywam i rozmawiam z przedstawicielami organów ścigania, gdzie rozwiązania są znacznie bardziej liberalne i otwarte, ale też skutki są znacznie bardziej dramatyczne. Liczba osób, które uzależniona jest od narkotyków i wchodzi o rozmaite dramatyczne uwikłania z tego powodu, jest znacznie większa niż w Polsce. I to jest najlepszy dla nas argument, aby ta ustawa była dalej utrzymywana.